Krzysztofa Prostego. Witam zastępcę prezesa gminnego Renata Czarneckiego. Witam przedstawicieli z Komendy Powiatowej Zadana Ruchowieckiego do ucenia. Witam również Roberta Parkowskiego. Witam członka gminnego zarządu Tadeusza Mejkę. Witam wszystkich druhów, druhów wspierających, druhów czynnych. Witam druhmi, witam naszą drużynę młodzieżową. Witam media, których może nie przywitali jeszcze tutaj. Brawo. Przedstawię może teraz pan naszego zebrania. Pierwszy punkt już nastąpił. Drugi punkt. Wybór przewodniczącego zebrania prokuranta oraz komisji rewizyjnej i wniosków. Trzeci punkt. Przyjęcie projektu zebrania. Czwarty punkt. Sprawozdanie z działalności. Piąty punkt. Sprawozdanie finansowe. Szósty punkt. Sprawozdanie komisji rewizyjnej. Siódmy. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Ósmy punkt. Dyskusja. Dziewiąty punkt. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy. Dziesiąty punkt. Przyjęcie planu i działalności na i planu. Ja proponowałbym Piotra Prokuskiego. Czy są może inne kandydatury? Co nie widzę? Piotr Prokuski zgadza się. Zaskoczony jak zawsze. Kto jest za, że Piotr Prokuski został? Kto jest przeciw? Nikt. Proszę wstrzymał. Dziękuję. Piotr Prokuski zdaje przewodniczącym zebrania. Proszę, proszę. Plan działalności OSP w Wielkowie na rok 2017. Działalność organizacyjno-statutowa. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych, czterech, w tym kobiet, dwie wspierających, dwóch członków NDP, cztery. Jechałem do sprawozdania, że uzupełnili, że tak powiem, całe sprawozdanie tym filmem. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu zebrania. Proszę słucha przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna OSP w Wielkowie stawia wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Kto jest za? Kto jest za udzieleniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Absolutorium zostało udzielone zarządowi. Kolejny punkt. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego. Zapoznaliście się wcześniej z planem działalności oraz planem finansowym. Wobec tego, kto jest za przyjęciem planu działalności i planu finansowego? Ręka do góry. Komisja ma notować, się liczy głosy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Teraz zanim przejdziemy jeszcze do wolnych wniosków, chcemy przyjąć w szeregi tutaj naszych nowych druhów. Poproszę dowódcę o wyprowadzenie do ślubowania. W lewą drog. Dla mną ma. Czynnie uczestniczyć w obronie przeciwpożarowej. Być zdecydowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Dbać o jej godność. Dbać o jej godność.
ofiarnym i mężnym ratowaniem życia ludzkiego imienia. Ofiarnym i mężnym ratowaniem życia ludzkiego imienia. Spotrzebowani. W prawo drop. W tył robiliście. Chciałbym zabrać głos, jeżeli chodzi o wolne wnioski, czy ma ktoś jakieś wnioski? Nie widzę, więc na tym sprawozdanie z działalności byśmy zakończyli. Proszę tej gości, jeżeli zechcą zabrać głos, to zabranie. Ja w imieniu zarządu gminnego Związku Takich Straży Pożarnych chciałbym gorąco i serdecznie podziękować całej jednostce za pracę, przede wszystkim seniorom, jak i juniorkom i juniorom. Wyniki, które tutaj zostały przedstawione, tym bardziej wasza praca, jaka owocna jest, dla mnie ona jest na co dzień praktycznie znana. Zresztą ja niebawem często też bywam związany ze sportem i dlatego chciałbym tu gorąco podziękować i młodzieży, i seniorom za udział w zawodach, jakie bierzecie. Co do sprawozdania, na pewno nikt tutaj ani z zebranych, z gości, czy zaproszonych gości, nikt na pewno nie będzie miał żadnych uwag. Zostało ono profesjonalnie zorganizowane i dobrze przedstawione. Natomiast życzyłbym wam imieniu tego zarządu gminnego, że te plany, które tutaj żeśmy obejrzeli, żeby na 2017 rok zostały oni zrealizowane. Bardzo nas to by na pewno bardzo cieszyło. Od strony tutaj poproszę komendanta gminnego, od strony przykładowo szkoleń, innych zadań, to już tutaj poproszę komendanta bardziej was prowadzić to zadanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkich obecnych. Jestem tutaj z ramienia komendanta powiatowego w Iławie. Jestem dowódcą zmiany. Ze swojej strony chciałem wszystkim pogratulować tak licznego tutaj przybycia. Może dobrze, że komendant zaczął nas wysyłać na te zebrania, bo nie komendant, tylko my z wami pracujemy podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a tych zdarzeń jest coraz więcej. W tym roku było prawie 200 zdarzeń więcej niż w 2015 roku. Także sami widzicie, że coraz częściej będziemy ze sobą współpracować. Samo pochodzę z okolicznej wioski, także wiem, jak ważna jest współpraca młodzieży z dorosłymi, a tutaj widzę, że ta współpraca bardzo fajnie wygląda. Jeszcze kilka lat temu jako kierowca byłem tutaj i pewnie małych brzdąców woziłem pod nośnikiem, a teraz już widzę, że fajna młodzież rośnie, także tylko pogratulować. No i chciałem podziękować jeszcze raz za współpracę. Dziękuję. Państwa Straży Pożarnej w Iławie pana starszego brygadiera Macieja Sińskiego. Oni już za mnie, że tak powiem, zrobili. Powiem żartobliwie w ten sposób. Mało kto zwrócił uwagę na sprawozdania. Jak się już obejrzało ten film, to już cały męt się w głowie zrobił i no ogrom pracy. Już się nie liczy tych złotówek, nie liczy się tych wejść, rezygnacji z tej straży. Ja pamiętam tutaj czasy, kiedy rezygnowała większość starych duchów, co było dużym takim jakby problemem, ale narybek jest potężny. Miejsca zajmowane w zawodach. Prezes mówił, że nie ma progresu. Jak nie ma progresu? Było 9 miejsce na 20 drużyn, teraz jest 9 na 24. Jednak progres jest. Idziemy do przodu. Dla was.